important for your team was this game? All the games is important for my team, but today is very important because in the last game we don't play so good and lost good points for our opponent. And today I think these players is very concentrated for the win this game. Wiemy, że wasze aspiracje są duże, podkreślacie to prawie przez cały sezon. Przed meczem też tutaj trochę rozmawialiśmy na ten temat. Czy właśnie czasami jak się za bardzo chce, to nie wychodzi, co może trochę pokazała ta pierwsza połowa? No, nawet nie mówimy tu nawet o pierwszej połowie, ale o tej rundzie, o końcówce, o ostatnich dwóch meczach, bo tak naprawdę straciliśmy 4 punkty, remis w ostatniej sekundzie z Ruchem. No wiadomo, Ruch bardzo, bardzo dobrze walczył i to im ten punkt się raczej należał, bo analizowaliśmy ten mecz i wcale nie byliśmy lepsi. No ale jednak jeśli tracisz bramkę w ostatniej sekundzie, no to szkoda tych punktów. No a dzisiaj, No, po raz kolejny to się powtarza, prowadzimy grę, gdzieś tam posiadanie piłki, ale gdy jest moment, że no, przeciwnik może strzelić, tą bramkę strzela i nagle my się gubimy w tym wszystkim. Na szczęście w szatni kilka cierpkich słów i wróciło wszystko na dobre tory. Jak realne są wygrane w kolejnych meczach? Wiemy, że macie trudny kalendarz, więc jak to wygląda z waszej perspektywy? No tak, terminarz na pewno, końcówka jest trudna, ale myślę, że w żadnym meczu nie wyjdziemy i nie oddamy żadnego kawałka parkietu. W każdym meczu będziemy wychodzić po 3 punkty i taki jest plan do końca sezonu. Już tam pomijając czołową ósemkę, no prawdopodobnie nam to odjechało w ostatnich dwóch meczach. Skupiamy się po prostu z każdym kolejnym meczem na spokojnie. Teraz kolejny krok to Piast Gliwice i od poniedziałku, przepraszam, bo dzisiaj wtorek, od pewnie jutra czy czwartku będziemy już działać pod Gliwice. Odnoszę takie wrażenie, że druga połowa i jej początek była kluczowa. Po pierwsze zdobyte bramki, po drugie twój show pomiędzy słupkami. Pewnie, weszliśmy w drugą połowę chyba bardziej naładowani niż w pierwszą. Weszliśmy dobrze i strzeliśmy te bramki. A ja tam małą cegiełkę też do tego dołożyłem, do tego show, jak to pani powiedziała. Czy możesz coś zdradzić, czy właśnie w przerwie coś trener powiedział, a może wy sobie powiedzieliście? Czy to właśnie może publiczność was rozgrzała, ponieważ w drugiej połowie też ewidentnie bardziej się ożywiła? Tak jak pani mówi, dwie rzeczy się rozgrzały. Raz kibice, bo myślę, że daliście też prawdziwe show, popis, byli głośno i nas wspierali. No i w szatni też co powiedzieliśmy, mamy jeszcze 20 minut. Ten mecz tak naprawdę jest, nie wiem, 0-0, wychodzimy i zaczynamy, walczymy, nie? I tak wyszliśmy z takim nastawieniem do tego meczu. Trenerze, wiem, że aspiracje były duże, to tylko podkreśla fakt, że przyjechaliście dzień wcześniej, rano był rozruch. Szkoda, że te punkty nie wracają chyba do Warszawy. Myślę, że przede wszystkim gratulacje dla Przemyśla, który stworzył fantastyczne z nami razem widowisko. Wspaniali kibice, emocje myślę, że warte pokazywania telewizji i dla takich drużyn też warto przyjechać z kamerą i pokazać taki mecz. Natomiast no, trener może wymyślić sobie jakiś pomysł na grę, bo te dwie bramki, które strzeliśmy, obie były przetrenowane przez nas przez ten tydzień mikrocykl, gdzie wiedzieliśmy jak oszukać Eurobus, który broni od środka na mustę czy w linię zagrając. Natomiast no, potem nie udźwignęliśmy tego ciężaru. No, nie może kilku zawodników po prostu udawać, że jest zawodnikami, bo to do teatru się nadają, a nie na futsal. No, taka jest prawda. Ja nie mówię tego złośliwie, bo ja dostaję zawodników, którzy no, tak, no, nie idą do kontraktu, nie idą do Piasta czy do Rekordu, czy nawet Dremana i Leszna, tylko gdzieś przychodzą właśnie z tego Leszna na przykład do nas i ja ich tam muszę gdzieś ograć, tak jak Bochni, prawda, Musta przyszedł, no tam nie sprawdził się, tutaj dzisiaj wreszcie się odblokował. Natomiast no fajne widowisko, fajne myślę emocje, też trzeba umieć przegrać i ja umiem przegrać, mam trochę pretensje o te dwie szybkie stracone bramki w drugiej połowie. Oto tak mnie bardzo trochę serce boli, bo ćwiczymy szczególnie Netto, który powinien bronić w strefie, a dostaje piłkę za kołnierz. No to nie przystoi takiemu zawodnikowi, który ma jakieś wymagania finansowe, oczekiwania, a my mamy jako trenerzy też oczekiwania umiejętności za to, za co klub płaci. Ale myślę, że się opłacało dzisiaj pokazać ten mecz. Zapraszam na play-offy, bo na pewno będą emocjonujące, a my może za rok dołączymy do nich. A jeszcze mam takie pytanie, czy trener jakoś przygotowywał zawodników na tę halę? Mam na myśli też na kibiców, którzy tutaj są, bo chyba trener wiedział, że głośno tutaj potrafi być, co druga połowa to udowodniła.
Tak, powiedziałem, że jak mówią, że czasami ja tam krzyczę, to tu przynajmniej nie będzie mnie słychać i będą mogli wziąć grę w swoje ręce, w swoje nogi. Jak widać, nie umieją. Czasami ktoś mówi, że muszą być na joysticku. Ja już nie chcę być trenerem, który gra na joysticku. Ja jestem trenerem, który też ma swój pomysł, swoją taktykę. Tym bardziej, że no, większość tego meczu my, myślę, że prowadziliśmy tą grę. Myślę, że umieliśmy sobie stworzyć sytuację, ale nie mieliśmy je wykorzystać. I to jest najgorsze, to co mnie najbardziej boli. Tak jak mamy przewagę, mamy ją wyćwiczoną, zwracamy uwagę. Na przykład Neto, który stoi za wysoko, ma 5 metrów do pierwszego zawodnika, zamiast skrócić to, zagrać akcje wyuczone, bo mieliśmy takie fajne sytuacje, które trzeba po prostu tylko wykorzystać. No ale wie pani, no, jak kursant zdaje egzamin z egzaminatorem w samochodzie, to musi czasem wsiąść do niego potem sam, zdać i jeździć bez tego egzaminatora, bez tego trenera. Trener to jest tylko taka osoba, która może coś podpowiedzieć, tak jak w szatni powiedziałem, wyjdźmy na tą połowę z tej szatni, nie zostaniemy w niej przypadkiem, że trzeba walczyć, tak jak wziąłem czas, to prawda, straciliśmy bramkę, ale jakby wzięli do serca, co mamy grać, tą drugą bramkę odrobiliśmy. No to wie pani, no można sobie tym autobusem jechać, ale no, kierowca jest jeden w tym autobusie, a nie 10. A niektórym się wydaje, że mogą być tymi kierowcami. Ja zawsze powtarzam, że do tego, żeby jechać samochodem, potrzeba 4 dobrych kół, a ja jeszcze nie mam takiego zespołu, który ma 4 koła w jednej czwórce. Cel na ten mecz był oczywiście zwycięstwo, bo mam wrażenie i też słuchając was, rozmawiając przed meczem, że myślicie cały czas o tych playoffach. Boisko dzisiaj zweryfikowało. Jak ty byś ocenił na gorąco to spotkanie? Dzisiaj najważniejsze były 3 punkty, nie ma 3 punktów, więc jakby misja niepowodzeniem zakończona i tak naprawdę na tym można byłoby skończyć. No, mecz walki, mecz, w którym uważam, że mieliśmy więcej sytuacji, więcej z gry. No, pierwsza bramka oddajemy im za darmo, druga normalna, natomiast trzecia, no znowu gdzieś tam ręka, którą... No, gdy sędziowie stawiają poprzeczkę bardzo, bardzo wysoko, jeśli chodzi o wszystkie faule, nam nie gwiżdżą karnego, nie gwiżdżą w innej sytuacji, a w innej sytuacji gwiżdżą rękę, gdzie no naprawdę chłopak ucieka z tym, no tak trzeba przy sobie, co ma zrobić z rękami. Jakby, no, fajnie jakby była jedna wykładnia i ona byłaby jasna dla wszystkich, jak w takiej sytuacji zachować, bo raz jest w jedną sytuację, raz w drugą. Mówię, może to był rzut wolny w tej sytuacji, natomiast fajnie, gdyby po prostu zawsze w takich sytuacjach to był rzut wolny, rzut karny, a nie raz jest, raz nie jest, w zależności po prostu jacy sędziowie skąd przyjadą, gdzie mówię. Nie mówię, że to był wcale ich błąd, bo może po prostu takie wytyczne są, tylko my o tym jako zawodnicy nie wiemy. No i mówię, no poza tym tak naprawdę, no, bramka marzenie ta druga i cofają się, bronią, a my mamy sytuację potem na 3-3, na 4-3, no nie strzelamy, w przewadze gramy po prostu beznadziejnie i mamy za to karę, no. Brak punktu, wracamy do domu z ciężkim sercem i plany przełożone i na następny rok. No tak. Odnoszę takie wrażenie, że ta druga połowa, szczególnie jej początek, mógł być trochę decydujący, jeżeli chodzi o końcowy rezultat. No tak, Eurobus mocno przycisnął nas na początku drugiej połowy. No ta pierwsza bramka, no to zmieścił idealnie zawodnik z Przemyślenia, jest tylko mu pogratulować. A no co, no próbowaliśmy walczyć, ale no niestety czasami trzeba przegrać i dzisiaj był ten dzień, że Eurobus zdobywa 3 punkty. Słyszałam tutaj przed chwilą od Radka, że może mieć wpływ na to też wasza gra po raz pierwszy części zawodników, dużej części, właśnie na macie. Co sądzisz? Czy to właśnie mniejsze doświadczenie w tej grze mogło się jakoś oddziaływać? No, niektórzy grali tak pierwszy raz na tej macie. Eurobus może skorzystał na tym, ale też no, graliśmy na tym samym parkiecie i wydaje mi się, że nie powinniśmy się tym tłumaczyć.